Moja ulubiona scena, którą obejrzałam sobie, tak, to jest właśnie ten moment. Ja i moje ego. Albo czekaj, bo może jakiś wstęp do tego. Albo takie na przykład, że masz, masz jakiś taki męski chórek, który wchodzi na samo ego. Ego, ego, ego. Ja to teraz rozumiem, ale jak oglądałam pierwsze Widzę Głosy i też na przykład wtedy dopiero zaczynałam coś tam w dubbingu, to ja sobie myślałam, jak to jest możliwe, że oni nie pamiętają tych ról? Czy to jest właśnie ja i moje ego? Czy to jest, czy co to jest? A teraz wiem, że mimo tego, że ja robię dużo innych rzeczy, no w sensie, no głównie jednak pracuję w teatrze i kręcę też na planach zdjęciowych, więc mimo tego, że ja nie mam aż tylu tych ról, to ja i moje ego, no ja już tych rzeczy nie pamiętam, nawet tych dużych. Dzieło doktora Ido? Całą mnie zrobił. Oprócz rdzenia. Jest mój. O, świetnie się spisał. Alita była ekstra. Alita była naprawdę ekstra i to wcale nie było łatwe do nagrania. Wy jesteście bohaterami Żelaznego Miasta? Nie jestem zachwycona. Co ty wyprawiasz? Lepiej, żebyś się trzymał z daleka. Stoczę walkę z każdym w tej sali. Jeśli wygram, staniecie u mojego boku. Suka złamała mi noc. Tak, złamałam. I pamiętam, że to, żeśmy w ogóle grali na wyjeździe, na słynnych wyjazdach, wtedy się jeszcze odbywały do Budapesztu i to był mój pierwszy i ostatni wyjazd, no ale przynajmniej się załapałam na te legendarne wyjazdy. To chyba nawet nie nadaje się do mycia. Ja bym... O Boże, to jest odrażające. Pragnienie zabija szybciej niż głód. Masz do wyboru to albo własny mocz. Wstrzymam się na razie. Tak było, że rzeczywiście z Damianem byliśmy sparowani i to w ogóle też jakieś takie podobne klimaty, że wojownicza dziewczyna i szlachetny młodzieniec, który walczy o jej serce. Ona oczywiście nie bardzo, ale finalnie daje się uwieść i to właśnie był Damian Kulec, tak. Spożyć przed 2118? To inki. Nie przeszkadza ci, że ma ponad 1000 lat? Nieważne. Żarcie starożytnych nigdy się nie psuje. Jest niezniszczalne. Wszyscy mówią, że ludzkie filmy są trudniejsze, ale dla mnie nie. Chyba dla mnie jakoś tak ciężej mi przychodzi chyba wygłup niż takie małe kameralne granie. To jakoś tak jest mi bliższe. Ale to, co najbardziej lubię grać, to jest oczywiście kreska dla dorosłych. Mam galaretkę, podkradniesz mamie wódkę? Jasne, że ma, widziałam, że stoi u was w pralni. Słuchaj, nie możesz jednocześnie potwierdzać i zaprzeczać. Wiem, że kontrowersyjnym tematem jest dubbing Ricka i Mortiego, którego zresztą ja oczywiście oglądam w oryginale, no bo to już by był szczyt megalomanii, jakbym jeszcze w swoim dubbingu oglądała Ricka i Mortiego, ale wydaje mi się, że wcale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że był drugi dubbing Ricka i Mortiego. I to była też jedna z pierwszych takich większych rzeczy, które robiłam. Na następnym melanżu skupię się wyłącznie na tym, jak się totalnie sponiewierać. Ty wszystko wiesz. Wiem. No, bawiliśmy się naprawdę świetnie. No, a druga taka rzecz to jest oczywiście ulubiona moja bohaterka, czyli księżniczka Tiabini z Rozczarowanych. Chciałam się ostatni raz zabawić przed najszczęśliwszym dniem mojego życia. Cicho bądź! W każdej chwili może się tu zjawić delegacja z Bentwood. Zrzucaj te podłe ciuchy i ubierz się, jak na księżniczkę przystało! Jak sobie życzysz, tato? Czyli, no cóż, młoda alkoholiczka z patchworkowej rodziny. Jak tu jej nie kochać? Naprawdę nie chcę, żeby mnie macocha edukowała seksualnie. W nocy będziesz musiała wypełnić obowiązki nowo zaślubionej. Dla mnie to było bardzo trudne przez tę ogromną maczugę. Jaką maczugę, nie rozumiem? Mężczyzna dysponuje maczugą. Wolałabym nie przeprowadzać tej rozmowy. No nieważne. Radzę ci, zostaw w łóżku jajniki i uciekaj stamtąd. Właśnie powiem szczerze, że dla mnie to jest bardzo ciekawe, te wszystkie takie blaze bohaterki, albo właśnie jakieś takie, nie wiem, czasem
jakieś takie albo sportowe, albo jakieś rozerotyzowane, albo no właśnie, albo ta Tia Bini, która ciągle tam eksperymentuje z jakimiś psychodelikami. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle jestem w jakiejś przeciwnej krainie, więc to jest dla mnie często zaskakujący wybór, no ale no nie wiem, może mam taki blaze głos. Właśnie go usłyszałam i tak, on jest blaze. Bardzo urocza ta wasza przyśpiewka. Przyśpiewka? Tak, i czuję, że właśnie mnie natchnęła, żeby pokazać wam, jak śpiewamy w Paraiso. Manuel? Kiedyś to śpiewanie było takie mocno aktorskie, nie? Czy to był Król Lew, czy Piękna i Bestia, to było mnóstwo takich bardzo charakterystycznych. To nie chodziło o to, żeby stanąć i pięknie zaśpiewać, tylko żeby to było no, jakieś charakterystyczne i w zasadzie wtedy no, śpiewać każdy może. A teraz te produkcje na przykład Disneya i tak dalej, no to są takie kobyły, że Jezu! Tak ciepło powitaliście tu mnie, gdy już przekoczyłam też pół. Jak odwiedzicie Paraiso, obdzięczę się i nadrobię dług. Przecież, że jak ja mam coś śpiewać, to mam to, że no dobra, to takim najmniejszym głosem jak się da i jakoś tak w ogóle niech wszyscy staną tyłem. A gadanie jednak, no to na co dzień, nie? Wróć do domu, Nahia. No przecież jestem. To zostań. Okazałam ci wsparcie. Oddałam cześć twojemu ojcu, ale muszę wyjechać. Widzisz, znalazłam swoje powołanie. Powerful. Ale szczerze mówię, a potem rzeczywiście było jeszcze coś takiego, że też robiłam Marvela takiego serialowego i to była kreskówka. Braciszku, królewski myśliwiec został odbudowany. Mogę się zjawić raz, dwa. Nie, Shuri, zostań w stolicy, tam jest bezpiecznie. Ja dorwę Killmongera i Kloa. No weź, zawsze mnie omija najlepsze. Poza tym potrzebna ci pomoc. Jak to się stało, że ja nie grałam tej postaci, którą w filmie, tylko młodszą siostrę Czarnej Pantery, a w filmie tę postać grała Agnieszka Kościelniak? Eksponat A. Mój projekt. Zabytek. Co? Daję radę, ale jest przestarzały. A później ja w kreskówce grałam tę młodszą. Nie wiem, to jest w ogóle straszna moda na sukces. No, w jakiej chatce ty się bujasz? Masz rękawice i okulary, czy pełne wdzianko? Czujesz dotyk? Był Player One i to chyba znowu była jakaś taka laska, że hej, ja tu mam wszystkim pokażę. O Jezus, ja wiem, kogo ja jeszcze gram. Absolutną wyższość moralną albo intelektualną. To jest mój konik. Zgadza się. Mam na względzie głównie ich dobro. Jestem paleoweterynarzem. Tak, jest taki zawód. Nie widziałam żadnego na własne oczy. Czy tego stać, żeby wydać grube tysiące? Ach, rzeczywiście, Park Jurajski. Myślałam sobie, czy ty mnie wkręcasz? Czy ja grałam w Parku Jurajskim? Przecież ja miałam wtedy jakieś 4,5 roku. Ale nie, rzeczywiście, grałam jakąś taką kujonkę. Wozu szkoda. Ona jest ziomkiem. I te wszystkie inne to są takie ja, szlachetna wojowniczka, a ona jest jo, siemanko! Więc to dobra, tutaj trochę zmieniam głos, ale nie bardzo, ale trochę tak. No bo też jest młodsza. No i ona jest, ale ona też jest taka troszeczkę z nutą blazę. Ale to jest fajne. No i też się super pracuje z Arturem i zawsze też tam mamy fan. Tak, w przeciwieństwie do jednej postaci sepleniącej, którą wymyśliliśmy z Arturem i to było bez sensu, bo potem trzeba było seplenić przed nie wiadomo ile odcinków. O Boziu, cud włosy! Totalnie pasują do koloru oczu. O, nie miałam na nie wpływu, ale dzięki. A teraz ty skomplementuj mnie. O, jesteś ładna? Chyba raczej oniemiająco atrakcyjna. Ona chyba po prostu mówiła coś takiego, że coś tam. I myśmy zobaczyli tylko taki języczek i było tam, no, żona to chyba sepleni. No i kurde, 20 odcinków później. Słuchajcie, chłopaki, pójdziemy coś tam. Ja już nie wiedziałam w ogóle. I za każdym razem sepleniłam inaczej. Tutaj C, tutaj S, tutaj, no nie no. Zaylil Ape. Oj, ale to jakiś mikro coś. Ale to, za to ja byłam zła. Bo miałam coś takiego, gdyby Elu Kopocińska
Gdybyś wiedziała, jak ja kocham Wiedźmina, to byś mi dała coś większego, a dowiedziałaś się dopiero później. No nie. Nie, Wiedźmin to jakaś taka mikro rzecz. Pamiętam jedną rzecz bardzo dobrze, bo trochę tych gier też nagrałam, ale to wiadomo, są jakieś tam mniejsze rzeczy, coś. A jedną rzecz pamiętam bardzo dobrze, bo to była rzeczywiście bardzo duża rola. I to był... I to było, nie wiem co. Nie, czekaj. Ja pamiętam, że ja się nazywam. Bardzo dobrze pamiętam tę grę i to było. Nie, kurde, nie pamiętam, jaki to miało tytuł. Bardzo źle, ale pamiętam, jaką grałam postać. Wiesz co? Coś myślę, że to znaczy wynocha. A? O, nie, to nas nie dotyczy. Czemu? Bo nie umiemy czytać? Nie, bo mamy to gdzieś. Mów za siebie. Panie, przodem. No, maksymalnie rozbudowana fabuła i tam były takie w ogóle sceny, no kurde, niemalże filmowe, a jednocześnie mnóstwo tych takich rzeczy, których jednak w filmie bym nie zagrała, czyli tam, nie wiem, gonią się zombie i tam jest cała wielka scena, tu jedziesz na motocyklu, tu coś, rzucasz, ale bo w ogóle teraz te gry są zupełnie inne, prawda? Nie jakieś takie RPG sprzed po prostu 30 lat, tylko cały ten... wszystkie te gry na PlayStation, czy tam na Xboxa, czy kto tam na czym gra. Tutaj nie będziemy rozstrzygać tego sporu dzisiaj. Ale to są po prostu niesamowite opowieści przede wszystkim. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To durne. To był taki mały dzieciak, taki pieprzony szczyl. Z wielkim, kurwa, nożem. Hej, pomóż. To są jakieś takie, okej, grasz tam, przechodzisz, masz jakieś misje, ale tam jest mnóstwo tych filmów, wideo i w ogóle te role są jakieś kultowe. No tak jak chociażby w Wiedźminie, czy jeżeli chodzi tutaj o nasze polskie poletko, czy w Cyberpunku, no to są przecież w ogóle takie rulska, że o ja cię. No i to też było takie. Czekaj. Czy to hodowla zioła? Właśnie to mi chciałeś pokazać? Że co? No bo to konopie indyjskie, a to jest system nawadniający, więc to tutaj to hodowla zioła. O, proszę, kto by pomyślał? Hodowla zioła. Rozkręciłam się, tak, bo to jest fajne, bo nagle sobie dałam sprawę, że hej, jednak tu jesteś... Po pierwsze, gadamy o fajnych rzeczach, które sprawiały mi radochę, a po drugie... Radochę? Ile ja mam lat? Sprawiały mi to rzeczy radochę. Nic dziwnego, że nie gram dla młodzieży. Gadamy o rzeczach, które sprawiały mi radochę. A! O, no właśnie. No i to. I dlaczego ja nie gram jakichś szalonych rzeczy? Nie gram szalonych rzeczy, tylko... Ja jestem taka blazę, taka silna i taka wojownicza, że ja cię... No,